Przychodzę do domu zmęczony, ból żołądka, ból głowy, zniechęcenie, jem obiad. Tutaj przychodzę, cudowne uzdrowienie. Nie wiem, wszystko znika, jestem pochłonięty 2-3 godziny, inny świat. Po prostu inny świat. Idę do domu spać szczęśliwy. Państwo wiecie, skąd się wywodzi hot rod. Sama nazwa taka dziwna jest. Hot rod. Pierwsze były Fordy T. I tylko one były. I mieli je policjanci i złodzieje. A złodziej, żeby chciał uciec szybciej, to musiał z tego Forda powrócać wszystkie rzeczy, tylko żeby był lżejszy. I potem powiększali silniki, to no i policja musiała za nim nadążyć. Ale złodzieje byli sprytniejsi i jeszcze bardziej to powiększali. Przerabiali, aż do parodii, to podnoszenie pneumatyczne, takie dźwiganie, to no ale chyba to też, no tak powiem, pani się ubiera niepraktycznie, bo jest zimna, ma duży dekolt, tylko żeby było widać, no to samo, no. Drut to nie nitka. Dwóch ludzi naprawdę ma co szyć. Podawanie drutu to nie jest nitka, ona się zwija, bo jeden musi podawać naprężeniem. To szycie bur to jest 2 tygodnie długo. Zawsze chciałem coś zmieniać. Nawet idąc przez las, tam jakiś strumyk, który się kręcił, ja myślałem, jakby to było, ja bym go wyprostował. Ale z czego to wynikało? Co nie wiem, takiego? Nie wiem. To trzeba pytać was. Twórcę mojego, ale to zawsze chcę coś zmienić. To nawet moja żona wie, że chce zmienić, ale nie pozwoli się tak łatwo. Geneza powstania hot roda. Zrobiłem już motory, trajki i proszę sobie na samochód, nie? Myślałem o kupnie jakiegoś Amerykana, takiego, wie pan, jakiegoś Shane Willisa, to siam, ale moją zajawką jest jakby budowa. Zawsze chciałem zbudować takie, znaczy budowałem zawsze, nie? Takie, od zera właśnie, tak, te motory, tamten, ten taki coś takiego, takim jak w moim stylu. Kabina Ziła, z Bieszczad, Ziła 147. Jak takie filmy powojenne, jedzie taka odśnieżarka bieszczadzka, taka wirowa. To jest właśnie z tej odśnieżarki przywiezione. Aha. Z tej żarki. Ona była wyższa, trzeba było ciąć kabinę dwa razy, obniżyć tu i tu. Obniżenia. Silnik chciałem kupić Ziła, ale Ziła to można było kupić, ale są już takie same stare silniki. Znalazłem gdzieś w Makowie Podhalańskim GAZ-66. Wszystko, skrzynia biegów do tego silnika z niego, to była pół tego silnika, potężna skrzynia, chyba 4-biegowa. Skrzynię wyrzuciłem, założyłem skrzynię od Lublina, Lublin 3. Mam gaśnię, Lublin 3. Dopasowanie skrzyni to jest osobna historia, która spędza sens oczu, nie wiem, ale dokonałem tego dzieła. Dyfer tylny, Volkswagen Transporter, taka mała wywroteczka, no i dyfer od niego. Wszystkie łączenie wszystkiego do kupy działa. Wlew paliwa. Aha. Sekundkę jeszcze, co do tak. Tego, ile to pali? W oryginale gdzieś 50 litrów. To jak na 100. I tak to powoli założenie szoferki. Pierwsze odpalanie. Pierwsze jazdy, pierwsze problemy, drganie jakieś, to tam eliminacja i tak dalej, ale jak to powiedzieć, ani jedna to godzina spędzona w tym garażu nie była z przymusu. Ja tu biegnę z ochotą. Mhm. Po pracy, notabene nie mam telewizora, albo od 12 lat. Jest to, to tak jak my, jest świetna rzecz. To po prostu ma pan tyle czasu po południu, tam oczywiście filmy się ogląda, ale te filmy, bo ogłupiają ludzi, tak można powiedzieć, bo są takie i takie, a mówię. No i tak się tworzy. No i
Jak ktoś mi do mnie mówi, że się nudzi, to już wiem, że nie mam co z tym czymś gadać. Nie mam o czym gadać po prostu. Nuda to rzecz dla mnie nie ma takiego pojęcia. Jak się nudzę, to właśnie zrobię coś. Wezmę do ręki, a lubię robić, umiem robić. A propos metalu, dziadek mój był kowalem na Podhalu. I tylko no, ten metal czuję, po prostu ja go czuję. Jak się ktoś pyta mnie, jak się chciał, to ja mówię, że ciąć i spawać, to ja mogę cały czas. Lubi pan zachwycać, lubi wzbudzać u ludzi emocje tym, co pan... Tak, tak. I to żona moja uważa za moją przywarę, bo się... Ona tak powiedziała ciekawie, że będę się lansował, będę się popisywał, coś w stylu. No, a kto nie lubi być podziwiany? A żeby to sprowokować, a coś zrobić, no. Ja zrobiłem to. Wyjść z niego trzeba być sprytny. Wie pan, co ludzi kręci, nie? Coś innego. Coś innego. To właśnie przekonałem się na tym samochodzie. Stoję koło, no, stoję koło mega auta, stoją piękne auto, jakieś Porsche, takie naprawdę wyszukane sprzęty, nie? Ale tylko popatrzę to rzucił okien, a jak zobaczę ten samochód, pracujący tutaj te cuda, podnoszenie, to tu stoją ludzie, no, może nie godzinami, ale chwilę stoją i gadają no, i to ich cieszy, jakby coś innego, coś innego. To zapraszam. Okay. Wziąć jakąś grupę takich, nie wiem, zapalańców i tu dom otwarty, no, także to nie jest żadne, tylko dojechać jest ciężko, to jest tylko jeden problem. No. Tak naprawdę chciałem tutaj jakiś stworzyć takie, aby mają swoje muzeum, powiększyć go, ale dojazd jest tak beznadziejny, że po prostu ktoś mi wybił to z głowy. 15 lat temu coś zachwiało moim życiem i powiedziałem sobie, robienie domu i pieniędzy, nikt tego nie wspomni, nikt. A jak zrobię jakąś maszynę, zostawię wnukom, to coś pewnie zostanie. Jakiś czas pewnie, nie? Może gdzieś ktoś pójdzie, może do jakiegoś muzeum, bym to widział. Ale to mój duch będzie krążył po świecie. To jest jakby pokazać innym ludziom, że można zrobić śrubki w garażu, każdy ma. I tych śrubek jest wszędzie pełno. Jedno popołudnie czy dwa i jest maszyna zrobiona. Żona powiedziała, albo ja, albo ten obraz. Trudno. Dlatego obraz jest tutaj. Ja wiem, no. Módl się i pracuj, a dojdzie czerwą, bo tym sposobem doszło już wielu. Tak się napisać i na końcu dopisać. To prawda. Bo przed człowiekiem jest tyle niepowodzeń, różnych rzeczy, choroby, cuda, że ten cel, który sobie przyświecam, oczywiście ja, moje marzenia się spełniają, nie jestem tego przykładem. Ale żeby się nie fiksować właśnie, ale tym rzeczami to powtarzane było mi do znudzenia. Bo jak byłem młodym człowiekiem i miałem pacyfa tutaj namalowanego, to taki policjant, stary cap, żeby nie powiedzieć kurde inaczej po polsku, uderzył mnie za to. I taką gumą po plecach i chciał mi to wybić z głowy. Nie udało się. Bardziej teraz jestem takim, to jakby nie było śniegu, to tu na placu jest taki olbrzymi pacy w trawie wycięty, specjalny taki. Nie? Widać go, jak ty jedzą samolotami, to gość mi macha, że go widzi. Ja się wyjmuję, o. Film do gaśnika dostęp. Czasami jak nie odpala, trzeba tu nalać mu troszeczkę paliwa. Taką 50-tkę, to zaskoczy kurde i chodzi. Jakoś tam pasuje, dobra. Przecież niech się nie urażą ci państwo, którzy motory restaurują. Zrobienie motoru to nie jest to samo, co restaurowanie. Bo ten motor jest zrobiony tak jak ten i trzeba go zarejestrować, a jest taka opcja teraz, bo on przypomina cechy tego oryginalnego i tym motorem trzeba potem jechać po drodze i musi być bezpieczny. I jakby powiedzieć, moim wielkim sukcesem okazało się to, że jadąc tym motorem, mogę zapiąć kurtkę dwoma rękami, puścić kierownicę. A to nie jest takie proste. Moim idolem, Leonardo da Vinci, to jest mój idol, który tworzył, po prostu wymyślał rzeczy.
Chciałem być taki jak on. Właśnie coś stworzyć. Taką, może nie zajawką, takim jakim pomysłem był stworzenie takiego prywatnego muzeum. Właśnie na zasadzie takiego troszkę człowieka odlecianego, robi to, robi tamto, robi siamto, dzieci, nie wiem, po niedzielę po południu, to rodzice pokazują na zasadzie inspiracji. A jakbym postawił taki motor w jakimś miejscach, takich publicznych, typu, nie wiem, jakiś dom kultury, albo jakiś tam dworzec, żeby ten taki przechodni, który się nudzi, żeby postał chwilę i popatrzył, jak to ktoś zrobił, jak to działa, kurde. Jak to, skąd ma taki pomysł? W chodrodzie miał wisieć różaniec na lusterku. Ale zrobiłem go i wyszedł za duży po prostu. Wyszedł za duży, bo po dziesiątki śruby tam to za duży. No i tak leżał. I potem sobie myślę, trzeba go gdzieś powiesić, ten egzamin, trzeba go gdzieś powiesić. No to powiesimy go, no lepiej na krzyżu, nie, żeby wisiał. No to okej, zrobię na krzyżu, go będzie wisiał na krzyżu. Ale jak wisi na krzyżu, to krzyż zrobiłem, no to do kompletu pasowałby kielich. A jak już kielich, to i monstrancja. No i wyszedł cały system, no. A mam śruby tam całe, a ta śruba zostały mi z budowy, takie być. I coś nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Mówię, kurde, zrobię komplet, mówię, będzie monstrancja. No. Jeszcze do tego trzeba zrobić dwa lichtarze. I mam taką cichą nadzieję, że jak będziemy jakaś msza taka polo motocyklowa, to ksiądz się zgodzi, żeby te rzeczy były na stole, żeby odprawił się na to. To taki krótki przepis dla takich ludzi, którzy właśnie są tacy trochę pomiędzy, coś by chcieli, ale nie mają silnej woli, ani konsekwencji w działaniu. Co oni powinni zrobić, żeby tak... Co powinni zrobić? Wyłączyć telewizor, to jest pierwsza rzecz. A potem wziąć książkę poczytać. I naprawdę jestem przekonany, że każdy człowiek ma w sobie jakąś zajawkę, jakieś hobby. Każdy człowiek. Jaka by nie była. Gdybym miał sam siebie określić, człowiek renesansu. Epoki, która zmienia. Coś chce zmienić. Nowego, lepszego, łatwiejszego dla ludzi.